Wśród nas znajdują się osoby chore, bezdomne, stare, schorowane czy doznające przemocy we własnej rodzinie. Tym ludziom należy bezzwłocznie pomóc, ale czy nie omijamy ich szerokim łukiem? Dokąd zmierza pomoc społeczna? To hasło, pod którym odbyła się konferencja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, starająca się rozwikłać ten problem. Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była podsumowaniem realizowanego przez PCPR projektu Dobry Start. Uroczystego otwarcia dokonał starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak. Ponadto w obradach wzięli udział profesor Kul, dyrektor Instytutu Socjologii oraz doktor habilitowany Włodzimierz Dłubacz i doktor Marek Klimek. Uczestnicy posiedzenia starali się poruszać szereg aspektów dotyczących pomocy społecznej, m.in. o tym, jakie działania należy podjąć, żeby usprawnić pomoc obywatelską, jakie zadania powinien podjąć powiat w tym zakresie, a także o tym, by zaangażować JST do działań na rzecz społeczeństwa.